danej przed z górą pół wiekiem książce, słusznie dał tytuł Dola i niedola Jana Sobieskiego. O tym królu wiemy bardzo wiele, o królu i o człowieku. Zygmunt August w ostatniej swej woli napisał: prosimy jej mość królewnę Annę, aby listy kazała popalić, nie czytając ich. A gdzieby czy ich inszych rąk przyszły, prosimy i upominamy tego, kto by na nie trafił. Wiarę jego i cnotę obowiązujemy, aby je popalił, nie czytając i inszym czytać nie dopuszczając. Gdyż to jest i była zawsze rzecz nieprzystojna, cudze listy bez tego woli, czyje są, czytać, dowiadując się cudzych tajemnic. Na szczęście nie ze wszystkim uczyniono zadość życzeniu króla, ale pewnie część korespondencji Zygmunta Augusta spłonęła. Szkoda, wielka, niepowetowana szkoda. Sobieski na pewno nie miał świadomości, że kiedyś, po latach, po wiekach, zostanie pasowany na interesującego, ba, niemal znakomitego pisarza i nie wiadomo, czy cenił swe listy, ale chwalić Boga, spalić ich nie kazał. Przechowało się ich wiele. Wydawcy byli wobec tej korespondencji niezbyt lojalni, kreślili, wymazywali, opuszczali wszystko, co się im wydawało zbyt swawolne, albo nawet pikantne, czy nieprzyzwoite i pieprzne. Myślę o listach Sobieskiego pisanych do Marysieńki. Dzięki tej korespondencji widzimy nie tylko męża Marysieńki, ale także męża stanu, polityka, dowódcę, króla wreszcie. W epistolach pisanych do żony znajdziemy nie tylko szczegóły, jakże zabawne i szczere, które dotyczą alkowy małżeńskiej. Przeciwnie, między detalami natury najbardziej intymnej są sprawy publiczne. Dowiadujemy się o stosunkach z dworem króla Ludwika XIV, o planach opuszczenia Polski na zawsze, a naturalizowania się we Francji. Wiadomości o triumfach i zwycięstwach stosowane są z kłopotami, troskami, z planami gospodarskimi, słowem ze wszystkim, co składa się na tę dziwną postać króla, jednego z najbardziej popularnych w historii i tradycji polskiej, a przy tym króla, który może jak żaden inny łączy w sobie niezaprzeczoną wielkość ducha i niezaprzeczoną małość. Ale ta małość, te występujące dosyć często obniżenia lotu potężnych skrzydeł wydadzą się nam dość zrozumiałe na tle epoki, bo też w XVII wieku patrzono przez palce na pewne rzeczy, a niemal nie było dostojnika zarówno w Polsce, jak i gdzie indziej, który by traktował swe obowiązki wobec państwa w sposób godny jakiegoś Katona. Brali pieniądze, brali chętnie najwyżsi dygnitarze, korzystając ze szkatuły własnych i obcych monarchów. Brali pieniądze także i monarchowie, wcale się tego nie żenując. Trafiało się, że jeden i ten sam senator czy dygnitarz był na rządzie francuskim, a nie gardził równocześnie jurgieltem na przykład austriackim. Od przybytku głowa nie zaboli. W Sobieskim przeważa jednak wielkość. I przeszedł do historii jako wielkość, a do tradycji jako świętość wręcz nietykalna. Wydaje mi się, że dla przeciętnego Polaka to król najbardziej sierankowy, najbardziej ludzki, najbardziej bliski. Rzecz zabawna, że gdy niegdyś zwiedzałem nasze wschodnie kresy, na przykład Złoczów, albo Pomorzany, albo inny Buczacz lub Trębowle, zawsze i z reguły pokazywano mi jakąś łąkę, a na tej łące piękną, starą, rozłożystą lipę i zawsze z reguły padała informacja: pod tą lipą Sobieski jadł obiad. Gdyby tyle zjadł obiadów, ile jest tych pamiątkowych lip, zapewne żywot jego byłby krótszy. Lecz Bogiem a prawdą król Jan miał apetyt nie najgorszy. W obozie, w marszach, pościgach zadowalał się byle czym. W rzadkich stosunkowo chwilach wypoczynku i spokoju lubił dobrze zjeść, czego mu za zle nie biorę. Coś niecoś wiedzieli o tym sprytni gdańszczanie, zaopatrując stół królewski w takie przysmaki jak na ten przykład ostrygi i langusty.
Jeśli się zaś o tym już zgadało, wypada zaznaczyć, że Pono Sobieski był pierwszym królem polskim, który jadał ziemniaki, naówczas potrawę mało znaną i nie zażywającą popularności. Umiłowała tego króla nasza poezja i malarstwo i wszystkie sztuki piękne. Ślicznie pisze Kniaźnin. Jana III, gdy Wiedeń sławił, głos był powszechny między Niemkami. Oto król polski, co nas wybawił, jakże mu pięknie z tymi wąsami. Lecz, o czym za chwilę będzie mowa, niektórzy malarze przyprawiali mu oprócz wąsów także i brodę, której jako żywo nigdy nie nosił. Był popularny w całym świecie, we Francji, w Anglii, w Niemczech, we Włoszech, wszędzie. Książek poświęconych Sobieskiemu znajdziemy co niemiara, a na przykład stosunkowo niedawno ukazała się w Londynie monografia niejakiego Mortona pod tytułem Sobieski King of Poland. Inna monografia wyszła temu lat 8 w Szwajcarii. Sobieski żyje. Sławę jego zwycięstw chcieli i chcą pomniejszyć Austriacy i Niemcy. Jednak próbie czasu oparło się zdanie takiego autorytetu wojskowego jak Karl von Clausewitz, który przed zgórą wiekiem napisał o naszym królu. Trzeba by go uznać za jednego z największych wodzów wszystkich czasów. Po czym dodał, jeżeli nieczęsto znajdujemy nazwisko Sobieskiego przy sposobnościach, gdy wyliczani są najwięksi wodzowie najbardziej cywilizowanych narodów, dzieje się to tylko dlatego, że niski poziom tych narodów, z którymi Sobieski walczył, odbiera wszystkim zjawiskom wiele cech jasnych i dostrzegalnych, jakie są konieczne do oceny wodza opartej nie o same tylko anegdoty, ale o naukowo-krytyczne sprawozdania. Tak pisze generał niemiecki, podczas gdy malarz włoski, nieznanego zresztą nazwiska, przedstawia naszego króla jako świętego. Daje mu złotą aureolę nad głową i daje mu, o czym już mimochodem wspomniałem, brodę. Wiadomość o tym obrazie zawdzięczam żołnierzom drugiego korpusu generała Andersa. Przebywając we Włoszech, sumiennie zwiedzali, co się tylko dało. Ciekawość poniosła ich do na pół zrujnowanego klasztoru, a raczej pustelni na Capri, którą zazwyczaj turyści pomijają. Ale nasi żołnierze trafili tam i sfotografowali dziwny obraz, na którym Sobieski przedstawiony jest jako święty, ubrany w jakiś fantastyczny strój, trochę rzymski, jak na pomniku w Łazienkach, tratuje niewiernych i ma śpiczastą szwedzką bródkę, przede wszystkim ma nad głową aureolę złotą. Malarz, mnich zapewne, stworzył ten fresk w kilkanaście lat po Wiktorii Wiedeńskiej, a w Sobieskim i słusznie widział krzyżowca, wodza ostatniej krucjaty, która uratowała Europę i obaliła potęgę turecką. Sobieski ani w prywatnym, ani w publicznym życiu świętym nie był na pewno. Sobieski w dobie szwedzkiego potopu przeszedł jeden z pierwszych na stronę najeźdźcy i jeden z ostatnich opuścił Karola Gustawa. Tego nie da się ani ukryć, ani usprawiedliwić w żaden sposób i to jest ta pierwsza plama na słońcu, a przynajmniej na gwieździe Sobieskiego. Rzecz została utrwalona w źródłach historycznych aż nadto wyraźnie, a jakby kropkę nad i stanowi dosyć znany sztych współczesny, na którym widzimy przyszłego króla w momencie, gdy stojąc przed generałem szwedzkim Wittenbergiem przysięga na wierność Karolowi Gustawowi. Oczywiście, Sobieski nie tylko nie był wyjątkiem, ale należał do wielu dowódców czy magnatów, którzy wyparli się Jana Kazimierza. Jednak oprócz nich byli tacy, którzy na przekór ucieczce króla za granicę, na przekór opanowaniu całego kraju przez Szwedów, zostali przy Polsce, przy nieobecnym Janie Kazimierzu. Sobieski trwał przy Karolu Gustawie długo, podczas gdy inni zwolennicy opamiętali się znacznie wcześniej. Najpierw sprawę tę usiłowali historycy ukryć pod korcem, następnie wystąpiły próby wybielania Sobieskiego. Musimy sobie z ręką na sercu powiedzieć, że
Wolelibyśmy 1000 razy widzieć Sobieskiego przy Janie Kazimierzu, w obozie Czarnieckiego lub Sapiehy, nie pod rozkazami Karola Gustawa. Tu jednak trzeba dodać pośpiesznie, że Sobieski zrehabilitował się, że poznawszy strategię czy taktykę szwedzką, prał potem Szwedów ile wlazło, posługując się ich własnymi metodami. Niemniej ta plama nie da się łatwo wybawić, zwłaszcza, że wiek nie stanowi okoliczności łagodzącej. Sobieski, przechodząc na stronę Szweda, miał lat z górą 30. Historia bywa nierychliwa, ale w dalszej instancji jest sprawiedliwa. Historia prowadzi buchalterię i wylicza dokładnie, ile Sobieski brał na przykład z rąk królowej Ludwiki Marii, zatem właściwie z rąk francuskich. 4000, potem 8, potem 12, potem 20 000 liwrów. Zważmy, że był jednym z najbogatszych panów polskich, ale zważmy i to, że choć przez współczesnych sopkiem nazywany, nie szczędził własnego grosza, gdy szło o wojsko, gdy chciał nakarmić głodnych żołnierzy. Zważmy ponadto, że w przeciwieństwie do innych magnatów, nie wycyganiał się, ale płacił podatki na wojnę. Chciał zdetronizować króla Michała, to prawda. I prawda, że w liście pełnym uniżoności prosił Ludwika XIV, by szybko, ekspres, niemal pocztą lotniczą przysłał z Paryża innego króla. Tu jednak znowuż grają okoliczności łagodzące, bo Michał był zerem, co gorsza, szkodnikiem. Myślał o sobie sam, o własnym bezpieczeństwie. Lekceważył zaś niebezpieczeństwo, które groziło Polsce ze strony Turków, Tatarów i Kozaków. Wolał trzymać wojsko przy sobie, zamiast wysłać je tam, gdzie się paliło, gdzie Sobieski, sam jeden, znikąd nie mający pomocy, musiał walczyć i, co ważniejsze, musiał zwyciężać. W tych moich pogawędkach szkicuję historię anegdotyczną i zarazem sentymentalną. Jeszcze Sobieskiemu daleko do korony, która okaże się koroną męczeńską. No, to czasy późniejsze. Mówię o młodym Sobieskim, który, i to najbardziej psuje szlachetność obrazu, pragnie opuścić Polskę na zawsze. Myśl ta będzie wracała nieraz, ale nawet ta skaza czy plama nie przygasi słońca, którym na horyzoncie naszych dziejów był, jest i będzie Sobieski.